Witajcie w WebOp. FIFA 21. Zaczynamy serię i nowy sezon FIFA. Zacznijmy od wybrania narodowości. Niech będzie to... Może pójdźmy w Francję. Zobaczymy, co trafimy w paczkach powitalnych. Skład nie jest za ciekawy. Na pewno. Weźmy tutaj sobie może Pogbę. Dobrze. Okej. Weźmy sobie stroje jak najbardziej Brazylii i jak... O, i te różowe, piękne. Herb, weźmy sobie może Manchester United. Chociaż mogliśmy Borussia Dortmund, ale pod Pogbę. I zaczynamy. O, dostaliśmy nagrody za granie w FIFA 20. Super. Super. Jakiegoś pika dostaliśmy. Może weźmy tego Haalanda. Jak najbardziej. I co, lecimy z paczkami. Będzie to moje główne konto, więc tutaj mogłoby coś fajnego polecieć. Pierwsza paczka, w niej mamy... O, nie jest to na pewno dobry traf. Mylisz. Dobra, wszystko do klubu. Kolejna paczka z Haalandem. Marka, o, same demony prędkości, ja widzę tutaj. No, niestety nic ciekawego tu nie mamy. Lecimy dalej. Teraz te lepsze paczki. Może Felix nam przyniesie szczęście. No, Lucas Perez to na pewno nie jest szczęście. Ale jest bramka z Chelsea, jest Puki. Kolejna paczka. Paczka bez historii. Paczka z Haalandem. W tej paczce mamy... To jest naprawdę dobry traf. To jest naprawdę dobry traf. Ohoho. To jest naprawdę super traf. Wow. Tego się nie spodziewałem. Ta seria będzie dobra. Wysyłamy Iñaka Williamsa do klubu. Do tego jeszcze... Chukwueze. Coś takiego. Okej, okay, super, ale naprawdę genialny traf. A jeszcze dwie paczki przed nami. Co w tych dwóch paczkach? Juliano. Nie jest to taki dobry traf jak przed chwilą, ale już nie mam i taki tak co narzekać. Tak, jeszcze Kennedy, jak na sam początek dostać tak super kartę. Wow. No i ostatnia paczka. Może z Haalandem. I... Maguire. Kurczę, to tempo niestety, chociaż... Chociaż mi się wydaje, że tutaj taki tak będzie coś warte pod SBC. Amadu. O, no, zaczynam z duplikatami, super. No cóż, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Następne odcinki będą w najbliższym czasie, tylko jak zacznę bawić się z WebUpem. Czyli otwierać paczki, tradeować, wszystko wam pokażę. To będzie główne konto, to jest Xbox. Więc do usłyszenia i do zobaczenia. Piątka.